będąc młodą lekarką w czasach nabrzmiałych, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie imponującym, lecz stroskanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na naderwanie autorytetu. Współczuwam z panem, albowiem jest to schorzenie przykre. Gdzie pan odczuwa bóle? W głowie, w piersiach, a nawet w okolicy lędźwi. Jest więc to naderwanie rozległe. Lędźwi. Proszę zapodać, jak do niego doszło. Otóż pani doktor, na zakładzie, który jest mię podległym, przyszła do mnie sekretarka i stwierdziła, że pewne nieodpowiedzialne grupy wysunęły postulat, żebym się ustosunkował. Rozumiem. Czasy mamy trudne. Rąbłem więc pięścią w biurko z tworzywa machoń i zażądałem, by mię go złożono piśmiennie do gabinetu w terminie 2-tygodniowym. Bardzo słusznie. Niestety rzeczoną grupę cechowała daleko posunięta upartość. Dyskutowaliśmy zatem przez pracowniczkę na etacie Goniec przez 2 dni i w końcu od słowa do słowa poszłem na halę. I wtedy właśnie nastąpiło naderwanie. Proszę się więc położyć na leżance i oddychać. Jak oddychać? Chyba nie oddychać. Owszem, oddychać. Nie mogłam pozostać głuchą na wymóg epoki i na swym odcinku wprowadziłam również odnowę. Chyba że tak. Już się kładę i oddycham. Korzystając z dyszenia pacjenta, które mię zagłuszało, sprawnie przygotowałam instrumenty. Obnażyłam miejsce naderwania, zdezynfekowałam je wacikiem i śmiałym pociągnięciem przyszyłam autorytet. Już po wszystkim jest pan przywróconym do stanu. Ach, to ja im teraz pokażę już, jak tam pójdzie. Zwracam jednak uwagę, że autorytet jest obecnie nadwątlonym i przez czas jakiś należy go oszczędzać. Jasne, nawet koni mi nikt mię teraz nie wyciągnie z mojego gabinetu. Czy mogę złożyć pani doktor 3 wyrazy wdzięczności? Och, aż 3. Po cóż się pan tak wykosztował? No to 4. Dziękuję, 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 dziękuję. O. Pacjent zostawił mnie osłupiałą na wskutek swej dosłowności. Ale życie młodej lekarki, prócz odblasków, posiada i ciernie. Będąc młodą lekarką w czasach nabrzmiałych, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie imponującym, lecz stroskanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na naderwanie autorytetu. Współczuwam z panem, albowiem jest to schorzenie przykre i śmiałym pociągnięciem przyszyłam autorytet. Już po wszystkim jest pan przywróconym do stanu. Ach, to ja im teraz pokażę już, jak tam pójdzie. Zwracam jednak uwagę, że autorytet jest obecnie nadwątlonym i przez czas jakiś należy go oszczędzać. Jasne, nawet koni mi nikt mię teraz nie wyciągnie. Gdzie pan odczuwa bóle? W głowie, w piersiach, a nawet w okolicy lędźwi. Jest więc to naderwanie rozległe. Lędźwi. Proszę zapodać, jak do niego doszło. Otóż pani doktor, na zakładzie, który jest mię podległym, przyszła do mnie sekretarka i stwierdziła, że pewne nieodpowiedzialne grupy wysunęły postulat, żebym się ustosunkował. Rozumiem. Czasy mamy trudne. Rąbłem więc pięścią w biurko z tworzywa machoń i zażądałem, by mię go złożono piśmiennie do gabinetu w terminie 2-tygodniowym. Bardzo słusznie. Niestety rzeczoną grupę cechowała daleko posunięta upartość. Dyskutowaliśmy zatem przez pracowniczkę na etacie Goniec przez 2 dni i w końcu od słowa do słowa poszłem na halę. I wtedy właśnie nastąpiło naderwanie. Proszę się więc położyć na leżance i oddychać. Jak oddychać? Chyba nie oddychać. Owszem, oddychać. Nie mogłam pozostać głuchą na wymóg epoki i na swym odcinku wprowadziłam również odnowę. Chyba że tak. Już się kładę i oddycham. korzystając z dyszenia pacjenta, które mię zagłuszało, wprawnie przygotowałam instrumenty, obnażyłam miejsce naderwania, zdezynfekowałam je wacikiem